Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Self-Made Beats na żywo. Dzisiaj będziemy aranżować naszą kompozycję sprzed 2 tygodni. Jest Snowdog, jest Anonim, jest Phoenix 67. Siemanko, witam wszystkich, mam nadzieję, że z czasem będzie nas więcej oczywiście. Natomiast zanim przejdziemy do aranżacji, to czeka nas niezmiennie, tradycyjnie i klasycznie nasze ukochane intro. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dołączyła do nas Paulina, Hotshot również dołączył. Witam serdecznie, jest Jakub, jest Berbic. Witam, witam, witam. Blistar, siemanko, siemanko, siemanko. Opowiadajcie, jak tam wam minęły 2 ostatnie tygodnie. Buongiorno, przepraszam. Doszedł do nas też Leśny, bardzo się cieszymy. Powiększyłeś grono wesołych czatowników. Dajcie znać, jak poziom głośności, bo widzę, że trochę mi tutaj pikuje na przestery. Mam nadzieję, że jest ok. Siemano, ATK89, witam. Witam serdecznie. No, Leśny, będą słucharki, przynajmniej taką mam nadzieję, żywię ją ogromnie. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, póki co poczekamy sobie na spóźnialskich. Jest Ironhide Beats, witam serdecznie. Witamy, witamy. Póki co poczekamy chwilkę na spóźnialskich i przejdziemy sobie na widok streama. Ton głosu w porządku, więc jest ok. No, przy tym streamie nie przeszedłem mutacji. Także. Ulubiona karta producenta? Pik. Tak, to by się zgadzało. Siemano, Emperor, Cylus, witam serdecznie. Jak zainstalować Nexusa FL Studio, bo mam IMAC. Nie mam pojęcia, jak się instaluje Nexusa, bo nigdy nie korzystałem. Dobrze, moi drodzy, póki co posłuchajmy sobie tego, co stworzyliśmy 2 tygodnie temu. Wyszło to całkiem nieźle. Witam Zibi, witam. Posłuchajmy sobie i zaraz będziemy przechodzić do rzeczy. W międzyczasie też dajcie mi znać, jak poziom głośności mój, tego co mówię, plus poziom FL-a, jak to się ma w stosunku do siebie. Dzieci Indygo, siemanko, witam serdecznie. Siemano Dayard, witam. Procesem mutacji wtórnej. Tak, to by się zgadzało. Buongiorno DJ-u Vivaldi, witamy serdecznie. Alfonsik, cóż za nick, witamy. Co tam u was słychać przez ostatnie 2 tygodnie było? Ciekawego, dawajcie znać. A, i dajcie też znać, ilu was jest na czacie w tym momencie. To jest ważna informacja zawsze. A w zasadzie ile osób ogląda, bo na czacie zwykle wypowiada się mniej. Niestety. Fajny band pod spodem, też mi się podoba. Ostatni raz pętla leci. 21 osób, ok. Ukulele kupiłeś. I co, uczysz się grać, rozumiem? Ups, miało ostatni raz lecieć, a tu leci w kółko cały czas. Zapędziłem się, przepraszam was najmocniej. Siemano Igorze, Reed, siema również, witam. O, no tak mi się wydaje, że Alfonsik to właśnie jest, słuchajcie, Adi. Taki wieczór to ja rozumiem. Ja też taki wieczór rozumiem. Mam nadzieję, że będziesz się wyśmienicie bawił na dzisiejszym streamie. Siemano, Bita Śmietana. Nie spóźniłeś się. Jesteś w sam raz w czas. Było widać na Facebooku Selfmade Beats. Zibi tam wrzuca bardzo dużo fajnego, darmowego, bardzo często staffu. Siemano, Magix. Witam serdecznie. Dobra, słuchajcie, co? Nie ma co zwlekać. Tylko sobie podziałamy. Tak sobie myślę, że zduplikujemy sobie, albo może nie. Nie, nie duplikujmy, słuchajcie, po prostu sobie zróbmy split by channel, klasycznie. Nie ma się co bawić. Ciach. Witamy serdecznie wszystkie ścieżki na playliście. Zaraz będziemy zaczynać. Dobrze, dobrze, dobrze. Cyk.
Z plusów tego tygodnia mogę powiedzieć, że nadchodzi moja pierwsza współpraca z raperem. Robi remix z instrumentalem, który zrobiłem, widzisz? Czyli rozwój, rozwój, rozwój. Pięknie, pięknie. Zdalna piąteczka. Tak samo jak zdalna praca nad kawałkiem zapewne. Dobrze, moi drodzy, zaraz będziemy sobie tutaj zaczynać, tak myślę. Zastanawiam się, czy przebijemy aranżację ostatniego kawałka, który robiliśmy na streamach. Siemano, kolego Michale. Witam Jarku, Anima Willis Beats. Derkus, witam również bardzo serdecznie. No mówię, spóźnialscy dołączają. Grono się powiększa, bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Zacznij od kika. Zacząć to wypadałoby od Bacha. Ale niestety nie mamy tutaj. Więc cóż, cóż zrobić. Prochor, siemanko, witam serdecznie. Ja spróbuję zacząć od arpa, wbrew temu, co mówi Leśny. Zacznij od Bacha. No mówię właśnie, zacznij od Bacha, nie? Dawaj 180 BPM-ów jak hardcore. Może nie. Na sucho dzisiaj lecimy, słyszę. Oczywiście, zawsze. Bach, babkę w piach. Dobra, niech będzie. Ja bym zaczął sobie od tego, wiecie? Dobra. I teraz tak, tu mamy te akcenciki, nie wiedziałem jak to nazwać do końca. Kiedy będzie jakaś wiksa? Po kwarantannie. Dopiero wtedy. Wcześniej nie wolno. Siemano Adelaide Beats. Trochę za późno, ale intro. Intro dobra rzecz. Witamy nikogo na czacie. O, przyszedł DJ Vivaldi fejkowy. Niestety YouTube nie puszcza takich rzeczy. Zresztą fejkowy Vivaldi oczywiście dostaje banana od razu na starcie. Kozacki jest ten arp. A to fajnie, fajnie. Maciek, siemanko, witam serdecznie. Idzie Mozart i Bach. I się przewrócił. W jakim klimacie dziś tworzysz? W takim, jak głosi tytuł streama. Co napisał? Na pewno nic śmiesznego, więc nie ma co cytować. Tak, to są dźwięki z Flexa, tylko sample wokalny nie jest i no wiadomo, sample perkusyjne, co nie? Jocho Leśny, na poczekaniu to wymyślasz, no. Dobra, polecimy z tematem. Co to za słuchawki? Słuchawki z trującej purchawki. Polecam. No takie nie do końca syntetyczne, powiedziałbym. Zaczyna się cinematic. Tak ma być, taki trochę klimat sci-fi, co nie? Czekajcie, niech ja tutaj pomyślę. Leśny, to dobre akurat. Dobre, dobre. Nawet ze śmiechłem, widzisz?
Dobra, teraz tak. Weźmy sobie tak. Że Bonifacy to kot z bajki. No to akurat miałby trochę racji w tym. Nie sądzisz, przyjacielu? Dobra, teraz wiecie co? Zastanowimy się nad tym. Bo tak, na pewno będę chciał skorzystać z perkusji gdzieś na tym etapie. Po dwóch pętlach wstępu. Tak, bas jest też z Flexa, owszem. Crash to wypadek samochodowy. Crash to jest też taka postać z gry nie komputerowej, tylko na konsolę, co prawda. Ale tak. Jaki preset? Mogę ci pokazać w sumie, bo to dużo czasu nie zajmie. Synthwave. I tu chyba będzie to jest Seismic. Tak jak widać. Tutaj mogło być coś poprzestawiane, ale w sumie nie sądzę. Crash to może być Efela zaraz. Może być. Jamraj pasiasty w spodniach. Chyba nie jest pasiasty. Poczekajcie. Zobaczmy. Że rajd to ten Paryż-Dakar. Normalnie. Tylko piracka wersja, to tego to ja nawet nie wiedziałem. Co, skoczyłeś z tego dywanu? DJ kulturalny, jak zwykle, niekulturalnie się wita z nami. I konto ci usunęło, no cóż. Smuteczek, jak to mówią. Siedem razy? Ale co siedem razy? Dobra, i tu zrobimy sobie refren. Tylko w międzyczasie. Zauważyliście, że tutaj w ogóle nie brakuje tego shakera, który mieliśmy? Ja mam wrażenie, że bardzo fajnie to brzmi. Wejderze nie wiem, czy będzie. Na razie nie planuję. Michael, siemanko, witam serdecznie. Ten beat to arcysztos. A dziękuję ślicznie. DJ kulturalny. O, szklanka do połowy pełna, jak widać. Dobra. Niech będzie i tak. Czy będzie tu wokal? Zastanawiam się nad tym. Tak szczerze mówiąc, zobaczymy. Gdzie znaleźć dobre hi-hety? Dobre hi-hety to masz nawet w FL-u, tylko trzeba dobrze poszukać. Jakie mam monitory studyjne? Ja mam aktualnie JBL 306P MK2. Jeśli cię to interesuje. I dobra, i teraz tak, akcenty Wincenty.
Zostawiam łapę i spadam, elo. No siemanko, dzięki za łapkę. Ja nie wiem, czy... Kurczę, poczekajcie. Może tak zróbmy. Czy ma to sens? Oczywiście, że słuchałem. Bita śmietano. Może kilka slajdów w basie na refie. Zobaczymy. Na razie bym nie robił jednak, wiesz? Leśny. Leśny błyszczy, jak zwykle. Kradnie mi stream. Halo, tak się nie robi. Tak nie może być. Doda się smoothie i to jeszcze będzie bardziej smoothie. No tak będzie, dokładnie. Dobra. Teraz tak. Cóż byś tu wymyślić? Ciekawego. Na pewno chcę, żeby na refrenie było najwięcej energii. Więc dodam tutaj wszystkie ścieżki. To jest 100%. Zbanuj. Ciebie zbanować? Chcesz, żeby cię zbanować? Kumplu serdeczny? I to myślę, że jest sensowne teraz. Tu zrobimy sobie taki wjazd. Dokładnie. Zaczął meble w pokoju przestawiać. Dobrze. Okej, okay, macie dzisiaj humory dobre, widzę. Śmieszki. Widzisz czat, czy zgadujesz, co piszemy? Oczywiście, że zgaduję. Ja czytam w myślach, ja nie muszę czytać czatu. Chłopie, telekineza na odległość. Siemano, misiu, wszyscy zdrowi. Ekranem pocierał głowę. Aha, w takim sensie, rozumiem, no tak. Bita śmietana nikogo to nie interesuje, naprawdę, zaufaj mi. Kup butlę z helem i nawijaj. Nie muszę kupować butli z helem. Moment. Może tak to zróbmy, po prostu. Nie, nie, nie. O tak. Dobra. Wiecie co? Nie wiem, czy mi tu brakuje jednej ścieżki, czy mi się tylko wydaje. Snap, tu jest shaker wrzucony. A gdzie jest shaker? Shaker jest niżej, czyli... Musimy wszystkie ścieżki chyba trochę przesunąć. Takie odnoszę wrażenie. Poczekajcie. Coś pomieszałem. Halo, coś się zepsuło. Snap, shaker ma swoje miejsce. Ride jest... I tu się wyrównuje, tamburyn. A, bo to jest tamburyn podwójnie, zobaczcie. Ale jaja. Zepsułem w ogóle cały bit. Nie, co za nieprofesjonalizm. Profesjonalny streamer, producent muzyczny. Czytać nie umie. Nie, co za fail. Nie, będą się śmiać ze mnie. Bita śmietano po prostu. To nie była mutacja. To był błąd. Błąd OBS-a. W skrócie rzecz ujmując, wynikało to z tego, że miałem inne ustawienia próbkowania dźwięku w systemie, a inne w OBS-ie. I tak to się skończyło.
Beats. No tak, no nic nie wyświetlają, to jest prawda akurat. Czy będzie odcinek w stylu BDOS Delfin? Nie mam zielonego pojęcia, czy będzie. Leśny, coś pięknego. Piękne, naprawdę, to ci się udało. Bita śmietano nie myślałem, dlatego że moje łącze internetowe tego nie obsłuży, wiesz? Aranż prawie już zrobiony. Nie, nie, jeszcze nie. Spokojnie. Ja myślę, że to po miksie dopiero nabierze takiego kolorytu, ostatecznego szlifu. Soft Clipper? Raczej nie. Raczej nie. Dobra. I zróbmy tak. I tu sobie zaraz będziemy układać wszystko, powoli, spokojnie, to trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć, nie, już by tutaj robili. Nie wiesz co napisać, to może nic nie pisz. Co? Co ty na to, przyjacielu? Za bardzo chillowy ten beat. Nie w twoim stylu, nie? Okej. Okay. Masz gdzieś specyfikację swojego kompa? Nie, dla mnie jest bardzo ważna. Co tam boni, jak tam leci? Leci. Powolutku. Ale ważne, że do przodu. Nosacze, to dobre. To dobre. Pamiętasz czasy, jak nie było w Polsce rapu? Nie. Bita śmietana, co ty piszesz w ogóle do mnie? Furys, to jest takie, wiesz... Bardzo płynne. Nie ma czegoś takiego w produkcji muzyki jak sztywne reguły. Twój stary myślał, że z autogana nie trzeba celować. Tak by było lepiej. Powinienem się znaleźć w każdym miksie. Dobrze, no dzisiaj nie miksujemy. Zapraszam za 2 tygodnie. Kalipo, dzięki. Przyciski do wyłączania kompa. Kiedy to było? Dobra. Cyk, pyk. Trochę za pusto już teraz. Dodajmy sobie jeszcze to. Maku 9.2. Nie, 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 nie muszę, jakby nie ma żadnej reguły. Ja ci powiem więcej, ja często robię miksy w taki sposób, czy w ogóle jakby komponuję, dobieram brzmienia, że kompresji w zasadzie używam tylko dlatego, żeby jakby po prostu podkreślić pewne elementy, a niekoniecznie, żeby coś poprawiać. Czasami zdarza się tak, że nie kompresuję sygnału do masterowania kawałka, nie? To jest dosyć specyficzne.
Akurat plaka to bym zostawił, ale możemy sprawdzić testowo, jak to wyjdzie bez. Jest ok. Nie piłeś do mnie? No dobra, no. Ale swoje zdanie mogę zawsze wypowiedzieć, prawda? Czegoś się dowiedzieliście przy okazji. Więc to jest chyba jak najbardziej w porządku. To jest to. Dzisiaj nie ma kół, dzisiaj tworzymy coś w Efelu. Co robiłeś w wieku 16 lat? Nie pamiętam. Tak po prostu nie pamiętam. Pamięć to jest zawodna rzecz, moi drodzy. Też właśnie siadasz. To fajnie. Miłego tworzenia w takim razie. I delay na crash? Nie, to nie jest dobry pomysł. Delay na crash to nie jest dobry pomysł. Wiecie co? Wpadłem na pewien pomysł w tym momencie. I sobie go zrealizujemy. Bo tak. Bo mam na to ochotę. I uważam, że ten pomysł jest bardzo fajny. I teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Jak to było teraz? Halo? Dobra, moment. Wstawimy to jeszcze raz. Bo zepsułem. Teraz też zepsułem. Co ja robię dzisiaj w ogóle? Halo? Może to już dlatego, że wieczór jest. Zmęczony. Życiem również zmęczony. O. Tak jest. Bonifacy to twoje prawdziwe imię? Nie. Naprawdę mam na imię Mateusz. Jaką masz pracę poza muzą? Nie mogę powiedzieć. Niestety, jest tajna. Jest taka fajna, że aż tajna. O Jezu, teraz będą się bawić w nazywanie wtyczkami. Kąt i będą tutaj pisać. Ile teraz masz lat, Mateusz? A co wy tacy ciekawi jesteście? Moich prywatnych spraw. Boni jest w tajnym rządzie. Illuminati. I wiecie co? Skasujmy sobie to. Bo nie czuję jakby potrzeby, żeby to tutaj było. I zrobimy sobie tylko jedną pętlę wejścia. Bo z tym basem to ma po prostu większy impact. No.
mów, a nie uciekasz od tematu. Jakbym uciekał od tematu, to bym wyłączył streama i tyle by było. O DJ Vivaldi, to jest bardzo słuszna koncepcja, tak uważam. Początek bez arpa. Nie, początek jest z arpem tutaj. Co ty, nie widzisz? Kolego Michale. No nie wiem, jakoś tak dobrze to brzmi. Siemano Mark, witam serdecznie. Ale tutaj masz bez. Nie, skąd? Nie. Chyba, że ktoś mi kwiaty wstawił do pokoju, ale nie. Ktoś tu widzę Mietka ogląda. Mietka to ja szanuję za to, jak on gotuje po prostu. To jest człowiek inspirujący mnie za każdym razem, jak widzę to jego gotowanie, to... Ups, momencik, złapmy to. Halo? Co jest? Czemu ja nie mogę tego tak zrobić? Proszę się natychmiast ściszyć. Tyryry, tyty. Siemano Jakubie, witam. Co aranżacja ukradła? A, układa się. W co się układa? Ja tam nic nie widzę. Siemano Dali. Dobra. I teraz wrzucę sobie jeden pattern. Build up. No właśnie coś takiego chcę zrobić. Żółte paterny. Może w co się układają? Ja tu nic nie widzę. Układają się w aranżację. Wszystko w temacie. Halo. Aha, bo tam nic nie ma, dlatego to się nie chce tak ten... No dobra, dobra. To zaraz poradzimy sobie tutaj, nie ma problemu. Jest wszystko pod kontrolą. Ile za bit? Ja nie wiem. A ile? Powinno być. Ja się nie znam na takich rzeczach. Nie znam się na takich rzeczach. Ta końcówka trochę nie w moim stylu, ale niech będzie. Niech będzie. Jakich YouTubusów oglądasz? Mietka oglądam, między innymi. I kogo jeszcze? Energika lubię. Z zagranicznych to mało co oglądam. Oglądam dużo takich rzeczy też popularno-naukowych, czyli tam Uwaga Naukowy Bełkot. Co jeszcze? Nauka to lubię. Co jeszcze oglądam? Oblicza XX wieku to jest taki, zdaje się, trochę mniejszy kanał. Historyczny bardziej.
Nie wiem, czy to nie jest już przesadzone trochę. Tu jeszcze dodamy jakiś reversed crash. Bonnie uczy historii w szkole. Nie, nie uczę historii w szkole. Bo szkoły są zamknięte, jakbyś nie wiedział, gdzie ty żyjesz. W jaskini? To jakim cudem masz tam internet? Nic nie zmieniam, bita śmietano. Dobra, no już, ale nie, no nie, nie będę tak robił, no. I koniec. Na realną perkusję, co to znaczy? Bez tych gęstych na samym końcu, a dać impact. To może w zasadzie być dobry pomysł. Oj, 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 oj. Daniel 56K. Chce nam coś powiedzieć. Posłuchajmy zatem. Daniel 56K, fajny bit, 10 zł. Dziękuję serdecznie, Danielu. Kłaniam się oczywiście niezwykle nisko. Cieszę się, że doceniasz moją twórczość tutaj. Akurat leśny, tu możesz mieć dobry pomysł. Właśnie wyszedłem z jaskini na bębenkach zagrać od live'a, widzę. To rozumiem, że też masz monitory, które nic nie wyświetlają, tak? O Jezu, jakie dobre. Dobra, poczekajcie chwilę. Tak, ja myślę, że Leśny tutaj może mieć spoko pomysł całkiem. Tak mi się wydaje. Takie wrażenie odnoszę. Łone słyszałeś? Nowego Łone? Tam chyba jeden kawałek czy dwa. Ja nigdy fanem Łony nie byłem. Nie to, żebym nie doceniał jego twórczości, po prostu nie jest dla mnie. Ustaw sobie, żeby ta Iwona od razu mówiła, ale to chyba tak się nie da, wiesz? Poza tym zawsze mam dzięki temu przerwę na łyczek wody, więc... Cały takt. Wiesz co, spróbujmy najpierw tak, to zawsze najwyżej można przesunąć. Teraz tak, tutaj i... Ha, 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 że teraz wiedział, gdzie to mam, zwykle nie używam takich rzeczy. Tu są jakieś impakty. Jakieś same brzydkie takie. A wiecie, co jest najlepsze? Że to najczęściej jest albo tom, albo kick po prostu z reverbem, nie? I robią z tego sample, potem opylają wam za... $200. Ten arp, mogę go pożyczyć. Możesz pożyczyć, pewnie. Takie coś w miarę neutralnego bym chciał znaleźć. Spróbujmy. To może być za krótkie. No. Ja sobie cenię wydać 200. No, dokładnie. To jest właśnie taki biznes. Ale ten nie pasuje tutaj. Aby to. Spróbujmy tego cwaniaka. Lepiej. Perkusja idąca w dół tam na końcu powinna być. A czemu ty mi mówisz, co ja mam robić, jak mam żyć? Co, za chwilkę będziesz tutaj ten. Życie mi układał przyszłość.
Nie godzę się na to. Nie ma zgody na takie praktyki. To sub drop daj. Co? I reversed crash. Jestem tego zdania, że Leśny tutaj ma jak najbardziej rację i słuszny pomysł, słuszną koncepcję. Więc ja od razu... Gdzie Edmil? Jedzie gdzieś. Tylko sugeruję, przepraszam. Ja wiem. Kolego. Nic się nie dzieje. Ja po prostu wszedłem w taką konwencję żartu tylko. No i tyle. Nic się nie dzieje przecież. A, i kogo jeszcze oglądam? Palhajs TV też oglądam. Z polskich youtuberów ostatnio mi się wkręciło. Oglądam po prostu jak zły wszystkie odcinki. No. Siemano Igor, witam. Co tam u ciebie słychać? Bita śmietano, nie chcę. To ma być w moim stylu i tyle. Jakby przede wszystkim słucham siebie. Leśny miał akurat dobry pomysł i z tym się zgadzam. Dokładnie. Tylko wtedy wywaliłbym ten crash. Stąd. Albo nie. Posłuchałem Leśnego, bo uważam, że ma po prostu dobry pomysł i tyle. Jakby to z tego wynika, po prostu pasuje mi to do może nie mojej koncepcji, ale do... Czy to jest po prostu coś, co ja mógłbym zrobić sam, co nie? Dobra, przyznam szczerze, że tutaj nie wiem, jak to rozwiązać. Chyba zostawimy ten crash, bo bez tego jakoś tak dziwnie to brzmi. Niestety. I cyk. No lepsze, lepsze. Też tak uważam. I tutaj sobie zrobimy jeszcze to. Ciach. Superancko. Trzeba by było kilku miesięcy. A skąd wiesz, jak długo to oglądam? No Leśnego posłuchałem, to już wytłumaczyłem dlaczego, jakby... Wymyślę 100 pomysłów i posłuchaj się najlepszego. To jak kombinujesz, jak po prostu... Koń pod górę. Może wejdź troszeczkę w mój mindset i spróbuj wymyślić coś, co sam mógłbym zrobić. To wtedy jakby... Będziemy kminić. To ile tych lat? Jeszcze 29. Właśnie to robię. Super. A jakby bas wyciąć przed samym wejściem? W sensie tutaj? Sprawdźmy. No ma to trochę sensu. Wyglądasz na 24, a kto powiedział, że ja się martwię? Tak. Tak, tak. Jestem na tak. W tym przypadku. Dobra. Ciekawe, jakbyś bez brody wyglądał. Możemy się umówić tak, że jeśli w maju pęknie 20 tysięcy subów, to zgolę brodę. Ha! Ale challenge'a dałem. I tak nikt tych streamów nie ogląda, więc... Zero szans. Nie wierzę w to, że coś takiego nastąpi. Siemano Benji. Wysyłać do wszystkich.
Bita śmietana, trochę masz tutaj ciekawych pomysłów, muszę przyznać. Można jedną rzecz uznać już za wykonaną, czyli ucięliśmy trochę instrumentów przed dropem. Nie sądzę, żeby komuś się chciało, leśny. Moonroad, proszę bardzo, jaki lifehack. Cóż za lifehack szalony. Pomysł wart jest miliony. Ha, ha. Gdzie jestem? O. Fajnie ten pad się układa w tym miejscu. Nie używam funkcji klonowanie. A ja używam? Znaczy tak, w sumie klon, Ctrl B, tak. Bo oni robi bity jak szalony. Dobrze, kolego Michale, spróbujmy. Niech ci będzie. Niech będzie na twoje. To zrobimy tak. Przedłużymy to sobie. Wejdziemy w ten pattern. I teraz tak. Ze wszystkich tych. Pousuwamy sobie. Snare. Snare 2. I... Czekajcie, jak tu się przechodziło w to? Prawym chyba? Tak jest. Pięknie. Usunięcie brody, oczu, nosa, głowy, bitej śmietany z czatu też można. Siemano, Janusz, witam serdecznie. Kombinuj z filtrami na tym, na czym chcesz, skoro... Okej. Okay. Widzę, że ktoś tu zaczyna rozumieć reguły gry. Lepiej późno niż wcale. Dobrze. Nie tak. Co to się dzieje tutaj? Dobra, no to nie jest jakby jakoś strasznie złe. Jest okej. Wszystko git, Ratraconie. Rad jestem widzieć cię tutaj w nowej odsłonie. I nie mam więcej rymów. Leśny mądrala. Też wam czegoś brakuje tutaj na mostku? Bita śmietana. Jak zwykle wygadana. Możesz dodać wariacje kiku i snera. Wiem, że mogę. Ja chyba wiem, czego mi tutaj brakuje. Ale to dodamy kiedy indziej. Będzie ku temu okazja, coś czuję. Tamburyny. Tutaj jest ride.
Ja bym nic nie dawał, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, tutaj przynajmniej na tej pierwszej pętli. Mogę wszystko, nic nie muszę. Wokalu. Poniekąd. Wita Śmietana jeszcze tutaj pamięta. Dobrze. Lesja pięknie śpiewa, nie czepiaj się. Na mostku jest ride. Jest, jest. Tam nic nie było o polityce. Ja wiem, że chcesz być zabawny, ale to nie jest zabawne. Music Instructor. Co to jest? W COD? Nie gram. Nie wiem, co to jest. Na mostki gitarka dobrze wchodzi. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Call of Duty. W Call of Duty nie grałem żadne. Ja to lubię robić w ten sposób. Ile masz monitorów i jakiej wielkości? Mam dwa monitory. Jeden 21 cali, a drugi nie wiem ile cali. GTA. Tak, GTA. Wiedźmin. Co jeszcze? Platformówki stare lubię, Crasha bardzo lubię. No, takie tam. Axiomen. Im prościej, tym lepiej. Ja mam taką zasadę, to już parę razy o tym mówiłem, ale mam taką zasadę, że jeżeli mam beat, tudzież utwór, który ma 8 ścieżek i nie brzmi, to albo trzeba wrócić i go totalnie przekombinować, przemodelować, zmienić, albo po prostu nie zawracać sobie nim głowy. Diablo. Nie, w Diablo nigdy nie grałem. W żadną część. Bit się kończy na 4-5 ścieżkach, to postaraj się dodać więcej, no. Baldur's Gate też nigdy nie grałem. Co? Zibi? Nie znam, nie znaju. Need for Speed też nie. Znaczy grałem kiedyś, ale to tam. Nigdy nie byłem fanem gier wyścigowych. W ściankę? W co?
Nie, ja bym nie dodawał reverse snare'a, bardzo rzadko dodaję. Need for Speed, Underground i Mainstream, no. Pierwsze słyszę z EB o czymś takim. Tu jest gitara. Znaczy, nie ma, ale no rozumiecie. To gdzie mi to zagłębia, Zibi, co ty? Całe życie się wychowałem pod Gorzowem, a ten... A... Od ponad 10 lat jestem w Szczecinie. Ja słyszałem w ogóle, że na Śląsku podobno jeden z moich znajomych z liceum pojechał na studia do... na Śląsk. I mówił, że tam się z niego śmiali, jak mówili, że w Gorzów Wielkopolski. Panie, to już nie Polska. Undertale. To też nie znam. Bita śmietana. Wiesz co, ja tu mam takie pokrętło. Takie, wiesz, na zasadzie bita śmietana ban. I tak mogę, wiesz, odwrócić to pokrętło, nie? Zagłębie to nie Śląsk. Ja tego nie odróżniam. Może jestem ignorantem, ale wybacz, no po prostu nie wiem. W każdym razie Zagłębie to mi się kojarzy gdzieś z południem. Czemu Szczecin, nie Wrocław, Łódź i tak dalej? Nie wiem. Chciałem mieć blisko do rodzinnego domu. W miarę. Wita śmietana, uparcie. Oj. Herosy 3. Też w żadną część nie grałem, absolutnie żadną. Wiecie, jak to było u mnie? U mnie to było tak, że ja miałem dosyć wcześnie, niedługo po tym, jak weszło na polski rynek, miałem pierwsze PlayStation. Potem, jak sprzedałem pierwsze PlayStation, to dopiero kupiłem czwarte. Jakby ja przez ten czas w zasadzie byłem out of gaming, więc większość rzeczy, o których mówimy tutaj, mogła mnie ominąć. W część nie grałem, bo po prostu mnie nie interesowała. Na kogo, Bonifacy, zamierzasz oddać swój głos? Na beat. Ja tylko szachy i tyle. Inne gierki mnie nudzą. Resident Evil. Próbowałem w to grać, ale mnie nigdy nie bawiło. To było suche. Miało być suche. Miało być sucharem, milordzie serdeczny. Czyli będzie wokal i to nie byle jaki. Ja nic nie obiecuję, ale myślę, że byłoby to fajne. Mam konto PlayStation Network, to jest wymagane przy założeniu. Nie mam PlayStation Plus, poza tym tak rzadko odpalam konsolę, że dodawanie kogokolwiek do znajomych nie miałoby sensu. Dla kogoś konkretnego? Nie.
Dla czatu, ku uciesze czatu. A to nie jest tak, że z Hot 16 Challenge to trzeba być nominowanym? Bita śmietano, zrobię co będę chciał, ale będziemy na pewno filtrować jeszcze. Dobra, tu bym nic nie dodawał, dla mnie tu jest ok, w miarę. Tutaj będziemy musieli coś dodać zaraz. Może tak. Ja cię mogę nominować, jeśli tego potrzebujesz. Nie potrzebuję, absolutnie. Szkoda mi czasu na takie zabawy. Nawet mnie ostatnio mój dobry kolega nominował do... że jest taki głupi łańcuszek na tym, znaczy głupi, no dla kogo głupi, dlatego głupi, ale taki łańcuszek na Facebooku, gdzie ludzie wklejają przez 10 dni okładki płyt, tam coś tam bez żadnych wyjaśnień, jakieś takie... A. To też mi się nawet tego nie chce robić, to jakby moje podejście do tego jest takie, że po prostu szkoda mi na to czasu. Siemano Karolu, witam serdecznie. Nie powinien być wszędzie. Nie jest wszędzie. Jakby był wszędzie, to wiesz, to by był mniej więcej taka osoba, zaraz ci pokażę. Zrobimy ten crash, że będzie wszędzie teraz. Patrz. Robimy tak. Tak o. Teraz o. Cyk. I teraz tak. Dajemy go tu. I zobacz, zaraz będzie wszędzie. Tak jak obiecałem, to będzie. Zaraz będzie wszędzie ten crash. O. I teraz uwaga. I ziu, poleciał, crash, zaraz będzie wszędzie. Ziu, teraz patrz. Przyspiesza. Ziu. Jest wszędzie. Aż Eiffel muli przy tym. Żeby zmulić mój komputer, to naprawdę trzeba... sporo wysiłku. Co to za magia? Skrót Ctrl-B. Dobra. Się pośmiali ancymony. A tu robota czeka. Tylko ja, jeden poważny, rozsądny człowiek w towarzystwie. Filtry dla mnie tutaj już będą tylko urozmaiceniem, bo tu się tyle dzieje, że naprawdę, jak jeszcze dojdzie wokal, jeśli dojdzie, a reszta mówi co robić, dokładnie. Dziękuję, CJ. Co tam na Grove Street? Radzicie sobie? Bo po zakończeniu GTA San Andreas to ja tam nie wiem, co się działo do końca. Jak się potoczyły losy twoje i Sweeta oraz reszty ekipy. Podoba ci się ten moment, jak wchodzą pady? To bardzo się cieszę.
Tak jest, leśny. Tylko, że tam było ach na początku. Tam było ach, a nie och. Więc cóż. Ale że co je? Bita śmietano, wiesz co? Ja zagłosuję na jednego słusznego kandydata, który stał się swego czasu memem. Pamiętam, że w liceum po prostu kumpel pokazał mi tego człowieka i do tej pory nie mogę uwierzyć, że ktoś taki istnieje. Będę głosował na Leszka Bubla. Polecam. To jest po prostu totalnie odjechany polityczny świat. Ile ramu do muzy? Nie wiem. Nie jestem aż tak techniczny. Myślę, że zrobimy to tak. I może tak. No, to jest dosyć sensowne, tak mi się wydaje. Czyli oddajesz głos nieważny. Nie, po prostu nie będę ci mówił, na kogo głosuję. Co ty myślisz? Dobra. Kto jest bardziej techniczny? Blok czy Bonifacy? Ja myślę, że ani jedno, ani drugie. Najbardziej techniczny jest Stan. Tak mi się wydaje. Personalnie. Ależ to fajnie wchodzi tutaj. Jaki zamiennik do limitera Eiffelowskiego polecisz? Ja mam na przykład taki limiter, który się nazywa Velo. Mogę wam pokazać w sumie, póki mamy okazję, jak już o tym mówimy. On jest bardziej taki przeznaczony do masteringu, ale wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest prosty w obsłudze stosunkowo i działa stosunkowo dobrze również, także słuchajcie, to jest to, co mogę polecić, jeśli już. Chociaż ja i tak bardziej używam maximizera od Ozone. Z Ozona, nie? Borysie, jakby zacznijmy od tego, że w zasadzie nie sprzedaję, a po drugie nie rozmawiam o pieniądzach. Także miałeś nie miksować. Nie miksuję. A w ręku tylko Tommy Gunn. Tak jest. To jest jeden z w ogóle koncepcyjnie lepszych moich numerów ever. Tak, Wiktorze, wszystkie mam legalnie. Wszystkie wtyczki, których używam, mam legalnie. CJ, zawsze możesz do mnie przedzwonić ze swojej nieśmiertelnej komóry, albo ewentualnie napisać maila, jeśli wiesz, co to internet, bo w twoich czasach to nie wiem, czy to już było tak powszechne. Co sądzisz? 48 traplinę. Traplinę. Pierwsze słyszę. Traplinę. Nie no, słyszałem, tam Leśny mnie zapraszał do polubienia fanpage'a traplinę, ale ja nie wiem, co to traplinę. Masz coś z muzyki? No, tak na świadectwie to miałem, nie pamiętam, piątkę chyba. Czy mógłbyś na końcu zrobić kick?
Mogę spróbować. Siemano dami, witam serdecznie. Poczekajcie. Jak ja tu nie widzę podziałki w ogóle, jakie to jest straszne. Jakie to jest okropne. Po prostu nie widzieć, co się robi. Żadnych kursów nie odbywałem, to mogę powiedzieć. Poradniki się oglądało, no. Jak już były, bo na początku nie było. Myślę, że tak. Undead, siemanko, nie zauważyłem cię, przepraszam. Masz dożywotni wstęp na Grove Street. To się nazywa wygrać na loterii. Proszę państwa, cóż za emocje. Kto będzie następny? Kto następny otrzyma dożywotni wstęp na Grove Street? Home. Nie tu, ale też spoko. A ja właśnie chcę tu, więc widzisz. Oprócz kursu pierwszej pomocy. Ale że co? Mission Pest. Tak jest. Spoko, spoko. Oczywiście, że spoko. Nie może być inaczej. Dobrze. No i co? Mamy tu mostek, potem zaraz wchodzi refren. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Czego mi tu może brakować? Czego mi tu może brakować? Brakować czego może mi tu? Ja zapraszam do Las Venturas. Ja ci przypominam, Dami, że na grupie facebookowej Selfmade Beats zabrania się piractwa i wszelkiego rodzaju hazardu i wszelkich takich rzeczy niefajnych, więc to Las Venturas, to nie wiem, słuchaj, to jest taki ryzykowny temat, ja bym powiedział. Chcesz tak ryzykować? Proszę bardzo. Z czymś takim bym spróbował. Czemu to się tak wcześnie urywa? Trąb jerychońskich. Może nie. Całkiem spoko, Wiktorze. Ja się staram poświęcać tyle, ile mogę. Ale czasami po prostu się nie chce, co nie? Dobra, to może być. Czasami po prostu chce się usiąść, pooglądać koty w internecie. Nie? Też tak macie? Że jakieś głupoty w internecie chcecie po prostu pooglądać, zamiast robić coś ambitnego? Leśny, co ty opowiadasz? Tam w ogóle były jakieś risery? Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam. Także nie będę mówił, że tak albo że nie. Oj tak. Zdecydowanie satysfakcjonujące. Robili takie ło. Ale to oni robili, to nie był Riser.
Dobrze, jest dobrze. Naprawdę, naprawdę jest ok. Jezus Maria, DJ, wiesz co, jakby... To nie jest zabawne, nie? Ciekawe by brzmiało. Dobra, słuchajcie, ja bym sobie przesłuchał całość i zastanowił się, gdzie tutaj pofiltrować i jak pofiltrować. Co wy na to? Bardzo mi się podoba vibe, też mi się podoba. Z każdym bitem idę do przodu. No nie wiem. Znaczy, żeby nie było. Staram się, usiłuję, próbuję, ale nie zawsze wychodzi. Dobra, no to jak? Słuchamy całości? Idę tworzyć remix. Nie, ty lepiej nic nie twórz, kolego. Albo lepiej idź, twórz, daj nam spokój. Szczerze. W ogóle słuchajcie, ostatnio kupiłem mysz i klawiaturę bezprzewodową, więc mam mniej kabli na biurku, absolutnie jestem zachwycony tym faktem. Tylko z instrumentów analogowych, żebym ja jeszcze miał jakieś analogowe instrumenty. To co, słuchamy całości czy nie? Trzeci raz pytam. Do trzech razy sztuka, jak to mawiają. Bo zaraz będziemy filtrować, tak myślę, już powoli się będziemy bawić tymi filtrami i innymi takimi rzeczami. Można. Też myślę, że można. Tak, 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 tak. Majteusz, fajny nick. Dawaj, orkiestrę za miesiąc. Co za miesiąc, że co? Dobra, ja już pierwszą rzecz widzę, którą bym zrobił. Słyszę w zasadzie. Mateusz, a faktycznie, przepraszam. Ale to i tak fajnie by było, jakby było ten odwrotnie. Leśny, może słusznie. Jezus Maria, Dani. O Jezu, nie, to by było trudne. Ale może się zastanowię nad tym. W moim przypadku byłoby to trudne, bo ja nie mam odpowiednich instrumentów, nie? Wtyczek odpowiednich nie mam do tego. Jaki klap? Ja rozumiem, że mega banalny, ale to ci mówię, że to byłoby trudne, bo ja nie mam odpowiednich instrumentów. Kogo jeszcze nie pytałem, to dawać znać, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie u was dobrego.
No nie wiem, Dami. Może tak, może nie. Dobrze, Dami, możesz podesłać, nie ma problemu, pewnie. Kwestia czasu, Mateuszu. Kupiłeś MIDI Plus. Nie wiem do końca, co to jest. To jest jakiś kontroler? A masz już w głowie flow pod ten beat? Oczywiście. No i gitara, no. No i gitara. Łogiń już teraz. O, jest okej. Kiedy fix? Nie wiem, ja nie lubię takich instant zupek. Więc nie mam pojęcia. Oho, aranż wyszedł za je fajnie, więc podsyłam hajsu zdalnie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam gorąco DJ-u Vivaldi, oczywiście kłaniam się nisko, tradycji zadość stać się musi. Mi się nie chce ostatnio nic tworzyć, tylko gram w CS-a. A jaką masz rangę? Dobra. No to tak, to mamy. Sekcje porobione, mostek jest. Mostek nawet się udał bardzo dobrze. Dobra, no to co, no to filtry. Filtrujemy sobie tutaj. Ja tak szczerze powiedziawszy nie wpadłem na żaden genialny plan. Można podsyłać bity do sprawdzenia. Dzisiaj nie sprawdzam bitów. Dzisiaj nie sprawdzam bitów. Bity sprawdzam na Fix My Beats. Czasami się zdarza, że taką transmisję sieknę. Coś mi te wejście nie pasuje. Może drzwi zmień, albo tam, nie wiem, coś z futryną nie tak. Różne ludzie mają tam, wiesz, upodobania, nie? Siemano MMC, witam serdecznie. Dobra, to teraz tak. Pierwsza rzecz. Kiedy fix coś tam. W sumie nie wiem. Ale nie będę waszych kawałków sprawdzał, to od razu mówię. Bo to one nie wnoszą żadnej wartości w ogóle artystycznej do streama. Chyba że po prostu pod kątem takim stricte, żeby się pośmiać z czegoś, nie? Idę po browara. Skiknij po browara, synek. Jak to mawiał klasyk. Dobra. Let me think. Do szafy, nie sklepu. Ale w szafie babka jest. Kiedy fix my beats live? Nie wiem, nie planuję tego. Siemano Beton, witam. Tu nie ma co filtrować za bardzo. Tu mam pewien pomysł. Tu
tu mam pewien pomysł i myślę, że sobie go zrobimy. Tak sobie myślę. Co taka cisza na czacie? Usnęli? Może ja powinienem te streamy wcześniej robić? Na przykład tak o 17, przed wieczorynką. Co wy na to? Zgaś to światło. Nie chciałbyś, żebym światło zgasił, uwierz. Okej, myślę, że może być taka automatyka tutaj. I tutaj jest taka ważna funkcja Create Automation Sleep. Trzeba to wkliknąć. Kliknijcie też Licka na moim fundpagu. Macie ten tutaj, jak się nazywam, tak tu, tak widać tu na Facebooku. Tu. Nie wiem, czy to dobrze pokazałem. Mam nadzieję, że tak. Nie, bo dopiero z pracy wracam. Oj tam, oj tam. Bo prądu nie będzie w całej Polsce, co? Słucham? Na 100 subów? Stary. To nigdy nie nastąpi. Jak wy do końca maja 20 tysięcy nie wbijecie, to co? Co ty wierzysz, chłopie? Mnie to nie bawiło, leśny, mnie to irytowało. W ogóle nie słychać żadnej różnicy, jakby. Ja mówiłem, żebym światło zgasił? Nic sobie nie przypominam takiego. To są pomówienia, panie Fertku. Będę żądał satysfakcji. Trochę nie się to zmienia, ale no jakoś tak nie. Nie słyszę takiej wyraźnej tej zmiany, niestety, jakoś tak. Czym się stresujesz? Macri Design. No nie wiem, czy cię pocieszę, raczej nie. Ale zanim coś sensownego zrobisz, to jeszcze trochę czasu minie. No niestety tak to działa. Brzmi to tak synthwave. Tak miało brzmieć. A Flex ma fajne brzmienia do tego. Więc oszukałem system, bo niby zrobiłem sobie takie wyzwanie, że będzie ciężko. A tu nie. Hej, jak tam dzień minął? Całkiem nieźle, dziękuję za zainteresowanie. A jak u ciebie?
kolego serdeczny. Nie możesz powiedzieć, to nie mów. W sumie to jakoś tak mnie nie interesuje też to za bardzo. Bo pewnie będzie się wiązało z niezbyt wyszukanym dowcipem. Nie, nie, tu nie słuchajmy w ogóle. Nie ma co na refrenie się bawić, w odcinanie. No i co dalej? Nie, raczej nie będę miał oddzielnego kanału. Bita śmietana idzie się przygotować na 21:47. To chyba nie na Fix My Beats, tylko na grupie. Widziałem. Kto miał nie przypominać? Ja sam pamiętam. Nie bój się, kontroluję zegarek. Proszę, nie pisz kapslokiem, co? Tak, staraj się nie używać tego kapsloka. Okej. Na karmę dla Filemona. Dobrze. Snowdog wpl na karmę dla Filemona 4 złote. Snogdok wpl. Iwona. Iwona, jak ty czytasz? Gdzie cię uczyli czytać, ja się pytam. Że tobie nie wstyd. Nie wiem. Jak się nazywał ten dziad w tej bajce? Nie wiem. Nic nie wiem. O Bonifacym? Nie wiem, jak się ten dziad nazywał. To jest najzabawniejsze, że ja nigdy tej bajki nie oglądałem też, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie tutaj jeszcze cokolwiek przycinać, nie? Jakby filtrować i tak dalej. Dużo by tutaj zrobił wokal, bo już byśmy mieli miejsce ewentualnie, jakby to, jak wokal jest zinterpretowany, moglibyśmy ewentualnie wykorzystać do tego, żeby jeszcze przyaranżować. Nie mam pojęcia, jak się ten dziad nazywał, serio. Skąd masz taki nick? Z gimnazjum. To nie jest kwestia trudności dodania automatyzacji, po prostu pomysłu dodania automatyzacji, gdzie, jak to zrobić w sensie. Zafreestyluj. Nie umiem. Jak do playlisty dodać mute? No ale to w jakim sensie? Żeby wyciszyć ścieżkę? To tak. Już jest wyciszona. A jak chcesz wyciszyć tylko jej pojedynczy fragment, to klikasz sobie na ten głośniczek i na to, co chcesz wyciszyć. A jak chcesz odciszyć, to klikasz drugi raz. A jak chcesz, żeby więcej tych ścieżek odciszyć i zaciszyć, że tak powiem, to... A nie, to chyba tak nie działa. No to nie wiem, jak to po prostu przeciągasz w ten sposób, klikając, nie? No tyle. Chyba tak najprościej wytłumaczyć. Jeszcze 2 minuty. Leśny, ty się nie pakuj w takie rzeczy. Nawet i ty, Leśny, przeciwko mnie.
Prawy alt i lewy przycisk myszy. Prawy alt mówisz? Aż sprawdzę sobie. A czemu mi kontrol od razu wciska? Co tu się zrobiło? Ale tak, działa to tak samo. Najwyraźniej. Perkusji mniej? Nie wiem, to jest beat hip-hopowy, to musi być hip-hopowy, no. Docelowo. Więc perkusja musi tutaj być. A wiecie, co ja zrobię na następnym streamie? Wiecie, co ja zrobię? A ja wam nie powiem, co ja zrobię na następnym streamie. Ale to zrobię. Śmieszne, kiedy ktoś... Tak, to jest śmieszne. Dobrze, pośmiejcie się. Nie. Po prostu dam słowa typu Jan Paweł II i cały tekst Barki do słów, które będzie wyłapywał filtr antyspamowy. Także tyle będzie. Tak samo jak 21:37 też dam do filtru. Siemano Kimiś, witam. Nie wiem, słuchajcie. Co by tu jeszcze zrobić? To napiszę, ja wszystkie warianty, chłopie, wszystkie warianty zrobię. Spadam na browary. A to smacznego. A bo jutro wolne, to można, nie? To zaczną po angielsku pisać. No to niech zaczną, no. Okej, to jest spoko całkiem. Muszę przyznać. Możecie sobie wymyślać milion wariantów. Ja naprawdę poświęcę na to cały dzień i wszystko, co mi przyjdzie do głowy, po prostu wrzucę do filtra. Ale kombinują. A właśnie, chciałem tylko powiedzieć, że Bita Śmietana dodał do ostatniego chyba Selfmade Tips, przedostatniego, przepraszam, dodał napisy po rosyjsku. Kuncu, siemanko, witam. Killer Beats, również witam serdecznie. Z tą dogu u ciebie filtr wyłapał w tym momencie. Wiesz, co jest najśmieszniejsze, Bita Śmietano, że jak piszesz to w ten sposób, to mi wszystko jedno, bo i tak nikt tego nie rozumie, jakby w pierwszym momencie, nie? Kubica, który? Nie wiem. Za to wiem, że formuła jest pierwsza. Do zobaczenia, Januszu. Witam serdecznie.
Powiedziałem witam serdecznie? Czy ja już chyba powinienem iść spać, nie? Nie wiem, czy ja co ja powiedziałem, nie pamiętam w ogóle, nie kontroluję swojego mózgu na tym etapie. To wszystko przez to, że myślę już o tym filtrze. Wbrew pozorom ten bit jest bardzo prosty. Tu nie ma zbyt wielu ścieżek, jeśli się temu przyjrzysz. Pite było? Nie, nie było pite. Co tam jeszcze? A, Snowdog próbuje się tutaj przebić jeszcze raz przez filtr. No niestety. Znowu, znowu, przyjacielu. Automatyka? Ja właśnie tu bym nie robił automatyki. Jakoś tak to wszystko fajnie leci, że. Chyba, że ewentualnie, poczekajcie. W tym miejscu i w tym samym miejscu przed mostkiem zrobilibyśmy sobie automatyzację dla tego ARPA. Tak, jak drobne ustroje, dokładnie. Niech się rozpędza. Ale widziałeś, jak u nas początek wygląda? Tam nie ma za bardzo miejsca na filtr, w mojej opinii. Natomiast tu już jest bardziej. I zrobiłbym sobie taki serdeczny dolnoprzepustowy. Dolno-górny. Nie, co ja gadam, Jezus Maria. No low pass, dobrze mówię, Jezus Maria. Ogarnijcie mnie. A dzisiaj słabo spałem też trochę, więc to może być wina tego. Dobra. Cyk, 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 cyk. I cyk, i myk. Phoenix, a ty nie byłeś już tutaj? Przypadkiem? Będziesz miksa robił na żywo. Będziemy miksować za 2 tygodnie, także serdecznie zapraszam ciebie. Czujecie to? No co Snowdog zrobić? To już nie są moje ustawienia, bo czasami filtr YouTube'a po prostu wychwytuje pewne wypowiedzi jako spam automatycznie. Bit i tak spoko wyszedł. No. Miał solidną podstawę, którą wykręciliśmy 2 tygodnie temu. Marco Pazzazzi, nie wiem do końca, o które przejście pytasz. I gitara. Fajne. Na pewno chodzi o panoramę, tylko ja chcę się dowiedzieć, o które przejście chodzi. Prawda, Snowdogu? Jak się człowiek dobrze bawi, no to czas leci nieubłaganie. No i ten mostek. No i pan Paweł, no wiadomo, no. Super Sławku, cóż zrobić? Do zobaczenia i pozdrawiamy serdecznie. Kolacji nie mogę zrobić. Cóż mogę poradzić na to? Czyli o to chodzi, tak?
Wiesz, możesz sobie zawsze cofnąć streama, żeby to zobaczyć, a jeśli cię to bardzo ciekawi, to zobacz. Tutaj masz coś takiego jak Notepen i tutaj możesz sobie spanoramować po lewej i po prawej stronie. Ups. Także tak się to robi. Skąd te szumy? Nie wiem, z jakiejś paczki. Nie wiem nawet. Jezus Maria, witaj śmietana. Ty po prostu niepoprawny huncwocie. Leśny. Co za w ogóle. Tomasz Hajto jako mem. A ten człowiek najpierw był jako truskawka na torcie chyba, teraz znowu z tym. On już parę razy się przewijał. Nie jest wcale cudowny. Był już użytkownik o pseudonimie Sound Goodizer. Ewentualnie jeszcze tutaj można zrobić drobną automatyzację na tych padach. Tak sobie myślę. Iziu, automatyzacja. Proszę bardzo. O. Tako, tako i tako. I gitara. I to, i tu. Jakbym wam tak tłumaczył na tych tutorialach, na przykład self-made tips, to by było dobre, nie? I tu sobie kręcisz tak, bo tak, bo to nie musisz wiedzieć czemu. Tak sobie po prostu musisz zrobić i potem robisz tak i potem zobacz. I tu masz takie coś i klikasz se tu, potem se tu zaznaczasz. Robisz se tako, pyk, pyk, o, i zobacz. I teraz już możesz tutaj sobie zrobić o tako. O tako, zoba. Gdzieś? Zoba, jaki bajer. Wyszedłbyś na to nie wpadł, jakbym ci nie pokazał, że tako trzeba robić, nie? O. O, i tu teraz, i teraz tako. O. Bo to taki daje profesjonalniejszy efekt, żebyście wiedzieli sobie, że to są ten, poważne sprawy profesjonalne. Jak macie w ten sposób zrobione, to wtedy jakby wiadomo, wysyłacie do wytwórni i oni mówią wola Boga i robią z was gwiazdy muzyki i taki tam, taka super gwiazda jak Norbi to może do was podskoczyć, nie? Tak by było Snow Dogu, dokładnie. Widziałem. Bita śmietano, widziałem niestety. A ostatnio dużo takich właśnie poradników znajduję, nie? Że a tu se robisz tak, tutaj sobie, wiecie, ktoś odpala, pokazuje jak miksować wokal, wchodzi. I oczywiście, jakby pomijam to, że pokazuje jak ukraść wtyczkę z internetu, ale wchodzi i robi tak, i włącza i mówi, no i tutaj macie takie coś, zobaczcie, i tu sobie wchodzicie, o,
To i za tak sobie zmiksować wokal, żeby to dobrze brzmiało, to wchodzicie sobie tutaj, zobaczcie, tutaj macie takie różne ustawienia i sobie, i wiecie, gościu wchodzi po prostu, no i tutaj sobie klikacie, o, potem tak, i pokazuje na przykład coś, co jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, że na przykład kręci tym i wycina i podbija jakieś dziwne częstotliwości, których ja bym w życiu nie podbił ani nie wyciął. No, i mówi, ustawiacie sobie według własnych preferencji, tak żeby dla was dobrze brzmiało, no. Spoko, nie? Ja myślę, Andedzie, że nie ma żadnych różnic. Wiecie co? Przyszła mi szalona rzecz do głowy teraz. Tak, totalnie bym chciał to zrobić, nie? Poczekajcie. Ale teraz to mam pomysła. Panie Fertku, ale mam pomysła. Był za darmo. Jakbyś był na grupie na tym, na Facebooku, to byś widział, Zibi wrzucał, że można było za darmo sobie pobrać Neutrona trójkę. Poczekajcie. Oj tak, o Jezu, ale to będzie dobre, coś czuję. Moment, to jest, które to jest? Jaka to jest ścieżka? Akcenty 2 i pad. Akcenty 2. EQ daj do całości i tak zmiksuj. Nie rozumiem do całości, co to znaczy. Tutaj. Wstawaj, pan, afera jest. No jest afera, jest. Znaczy w sumie nie ma. Nie wiem, czy nie przesadziłem z długością tej automatyzacji. To są tylko dwa. Dobra, to zrobimy to tak. Nie, to musi być krótsze. Chyba, że tak zrobimy. Wszyscy wiedzą, o co chodzi? To, o co chodzi. Boombox Kartel, nie wiem co to, ale niech będzie. Tak jest. I to będzie tylko na mostku. Nawet się zastanawiam, czy nie zrobić tego tylko w tym miejscu. No fajnie to brzmi, tak wiedziałem, że to będzie fajnie brzmiało. Ma to swój klimat, nie? Jakby ten mostek jeszcze nabiera zupełnie innego wyrazu. Dobra. Na tym i na padzie będę chciał też zrobić, tylko na padzie nie wiem w którą stronę, czy będziemy zestrajać w dół czy w górę. Ale to się zaraz okaże. Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. A, no właśnie.
400. Spokojnie, ja to robię bardziej na ucho, wiesz? Sklim Beats, siemanko. A to jak już jesteś, to ci od razu powiem, przyjacielu, Sklim Beats, że jak wrzucasz na grupę coś do nas, to dodaj jakieś parę słów kontekstu, o co w ogóle chodzi. Bo tak to ja to traktuję jako spam i muszę to usunąć, a niekoniecznie chcę. Dobra, skup się. Zawsze zapomnę, ale to nic. Można kupić ten bit? Nie wiem, nie, jakby ja go nie rozpatruję w takich, wiesz, typowo sprzedażowych aspektach. Tak, i teraz. No dobra, zobaczmy, jak to zabrzmi, jakbyśmy to na przykład właśnie zrobili w dół. Okej. Dziwnie trochę, nie? Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Skopiujmy sobie tę automatyzację stąd. I wklejmy ją tutaj. Od kiedy robisz bity? Tak z 15-16 lat będzie. Tylko, że tak, to będziemy musieli zrobić. Nie wiem, czy nie delikatniej. Może tak. O. Zobaczmy, jak to zabrzmi. Jakich słuchawek używasz? Słuchawek z purchawek. Presonus HD7, polecam. Ups. Sorki. I tu się zastanawiam, bo tu chyba będzie się dalej kontynuować ta automatyzacja, niestety. Działa to w sposób taki trochę niezbyt fajny. Ja mam wrażenie, że to jest cały czas rozstrojone, więc będzie to trzeba zrobić troszeczkę inaczej chyba. Ale to już zrobimy sobie po streamie. Znaczy ja sobie zrobię po streamie. Jak to się usuwa? FreeType Beats Joker. A to nie wiem, co to jest. Odstaje od reszty, mówisz? Będziemy z tym walczyć. Daj odsłuchać numer. Zaraz będziemy słuchać, spokojnie. Chcę tylko to rozwiązać w jakiś sposób. Bo tak, tego w ten sposób nie zrobię. Dobra. Zapamiętać tylko, że to jest w ten sposób zrobione. I teraz tak. Przybliżmy się tutaj. Okej. Okay. To niepotrzebnie tak robię. Dobra. Moment. Wszystko po kolei musi być. To musi być na długość całego utworu. Właśnie nie wiem, czy to da się inaczej rozwiązać. Kiedyś wydaje mi się, że te automatyzacje jakoś sensowniej działały, a potem zaczęły mi tak psocić pytanie, bo teraz może ja coś źle robię, a może wy macie większą wiedzę w tym zakresie i będziecie w stanie mi pomóc. Teraz nie patrzę na czat, nie? Kiedy robiłeś kiedyś beat dla jakiejś gwiazdy rapu? Współprodukowałem beat dla gwiazdy rapu. Chociaż wiesz co, to zależy, jak to rozpatrujesz, nie? Bo jak masz 9 lat czy ile na przykład i nie znasz tego człowieka, no to możesz nie wiedzieć, nie? Możesz nie uważać, że to jest na przykład gość, który
Jest jednym z lepszych raperów w tym kraju. Znaczy, nie mówię, że masz 9 lat, bo możesz być starszy, ale trudno to ocenić na podstawie po prostu. Na podstawie. Tego, co piszesz. Marco Pacazzi. Generalnie się zdarza robić takie konsultacje, ale bardzo rzadko. Tak wiesz, face to face. No po prostu większość ludzi. No nie ma jak przyjechać. Co nie? Tak najprościej to ująć. Iziu. No ja rozumiem, o co ci chodzi. Katrze 5. Okej, zaraz sobie spróbujemy w takim razie. Bo może tak być, jak mówisz. Paste. I teraz tak, mówisz, żeby sobie wyciąć fragment. I co? I wstawić go gdzie? Na początku. Na początku pętli tutaj, mówisz, znaczy bitu. Nie wiem, czy to zadziała, szczerze. Poirytowanie na twarzy mojej? Niekoniecznie. Co ty ten, bita śmietano? Mogę powiedzieć, za oczywiście jakby odpowiednim zmotywowaniem, no, w ten sposób. Czemu nie wrzucam swoich produkcji na kanał? Dlatego, że większości nie kończę, a te, które kończę, są wrzucane na kanał. To, bo, dlatego. Zasłania cię logo w rogu ekranu. No bo to jest element marki na YouTubie, to się tak nazywa. Dobra, teraz tak. I to nie wiem. Czekajcie, tutaj sprawdzę teraz. Jest okej. Okay. Dobra, gitara. To co, słuchamy całości? Ancymony. Chcemy posłuchać całości jeszcze? A czy ta produkcja będzie skończona, to nie mam zielonego pojęcia. Musiałbyś podjechać do Szczecina. Dobra, to odpalamy w takim razie. Odpalamy maszynerię. Ten kawałek, który współprodukowałem, nazywa się Ćmy. Tfu, nie Ćmy, tylko Zdjęcia. Autorem jest Emen. Tak jak słyszysz. Od kogo go kopiuję? Poświęciłbyś się. Mało basu? To ja ci coś pokażę. Zobacz, tu masz balans częstotliwości, a tu masz bas, co nie? I teraz sobie przejdziesz tutaj, to jeszcze bardziej widać, ile tego basu tu jest. Mateusza Spysińskiego. To nie znam. Chillowy bicik. Przyjemny na pewno.
Kozacko jak zawsze, dziękuję ślicznie. Dziękuję Łukaszu również. Nie robiłem sidechainu. Nie czuję takiej potrzeby tutaj na razie przynajmniej. Dlaczego nie kończysz? Bo muszę robić następne. W związku z tym, że produkuję cały czas na kanał. Dlatego nie mam czasu kończyć poprzednich. Napisać piosenkę na podstawie śpiewu, w sensie melodii? Da się. Klimatyczne. Benji, dziękuję. Tu trochę jest za mocno odstrojone moim zdaniem. Nie robię tego czysto hobbystycznie, ale też się nie utrzymuję wyłącznie z tego. Cały live Samuelu cię ominął niestety. Bo nie umie wszystko. Nie umiem wszystkiego. Nie umiem spodni przez głowę założyć. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Z kalifornijskich plaż? Okej, ciekawe skojarzenie. Te odstrajanie ci się nie podoba. Mnie się podoba, ale uważam, że on jest troszeczkę zbyt agresywny. To będzie trzeba poprawić po prostu i tyle. A jakich bitów nie lubisz? W jakim stylu? W nowoczesnym stylu. No, wszystko przed tobą. No, jak się nauczę spodnie przez głowę zakładać, to mogę umierać. Mogę kończyć życie, moi drodzy, na tym łezpadole, tak samo jak zakończę dzisiejszego streama. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział, za to, że ze mną byliście i mam nadzieję, że bawiliście się pysznie i tak samo pysznie będziecie się bawić za tydzień na montowanym, standardowym odcinku Selfmade Beats. W międzyczasie, zanim do tego dojdzie, oczywiście zapraszam na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, na SoundClouda, na Instagrama po Backstage Selfmade Beats, tylko tam. No właśnie. Wbijajcie też na Patronite, aby wesprzeć kanał, wbijajcie do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i pamiętajcie o tym, że cały czas możecie dołączać do facebookowej grupy Selfmade Beats, gdzie wspieramy się jako producenci muzyczni. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszły czwartek o godzinie 20 na standardowym, montowanym odcinku Selfmade Beats. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy i cześć!